Ojeju, muszę zmienić tą sukienkę. Ostatnio zrobiła się zbyt ciasna dla mnie. Muszę zadzwonić do Igora. Halo? Halo, Igorze? Halo, słabo cię słyszę. Halo? O, teraz tak. Igorze, mam prośbę. Bardzo ciasna sukienka jest. Moja sukienka jakoś się taka ciasna zrobiła. Czy dałoby się coś z tym zrobić? Aha. Dobrze, czekam. Mam nadzieję, że coś się z nią zrobi. To jest moja ulubiona sukienka. O, przygotuję herbatę. Igor na pewno chętnie ją ze mną wypije. O, jaka ulubiona. Jeszcze druga dla mnie. O, i mój pyszny serniczek. Na pewno chętnie zje. Chyba słyszę pukanie do drzwi. Gdzie to Barbara? Czekam i czekam. Może wyszła z domu. O, witaj Igorze. Wejdź, proszę bardzo. Proszę, usiądź sobie. Przygotowałam herbatkę i pyszny serniczek. O, jak miło z twojej strony. Przepyszna. A ten serniczek wygląda wyśmienicie. No Barbaro, jesteś wspaniałą kucharką. O, dziękuję Igorze. Jakie to miłe z twojej strony. A powiedz mi, czy da się poszerzyć moją sukienkę? Naprawdę martwię się, bo to jest moja ulubiona. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Muszę się przyjrzeć, jakie są szwy. Jak będą szerokie, to da się ją poszerzyć. O, nie będzie najmniejszego problemu. Akurat nie mam pracy, to jeszcze dzisiaj zdążę ci ją zrobić. Ojej, Igorze, jak to miło z twojej strony. Tak się cieszę. Dziękuję ci serdecznie. Może masz jeszcze ochotę na drugą herbatkę? O nie, dziękuję serdecznie. Muszę iść do domu, bo inaczej nie zdążę ci zrobić sukienki. Wypijemy, jak wrócę. O, dziękuję. A może w podniecie wieczorem z Hanną? Zapytam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrze, to ja się przebiorę i dam ci sukienkę. No, to do pracy, rodacy. O, witaj, Hanno. Cześć, kochanie. O, masz sukienkę? Tak, to jest sukienka Barbary. A po co ci sukienka Barbary? Prosiła mnie, żebym ją przerobił, a wieczorem zaprasza nas na herbatkę. Kochanie, przecież wiesz, że wieczorem wychodzimy do rodziny Szarych Króliczków. Zapomniałem. No tak, ja zawsze o wszystkim ci przypominam, a mieliśmy jeszcze kupić jakiś drobny upominek dla nich. Kochanie, kupimy, nie martw się. Tylko szybciutko tutaj zmienię, przekrój, wykrój, poszyję trochę, 2 godzinki, wszystko gotowe i możemy jechać na zakupy. No tak, ja zawsze o wszystkim muszę pamiętać, Igor. Co ja z tobą mam? Dobrze, to idź szyj i lecimy do sklepu. No, Barbara będzie zadowolona. Udało mi się perfekcyjnie poszerzyć sukienkę. O, znowu nie otwiera. Dobrze, może coś gotuję. Zapukam jeszcze raz. A może gdzieś wyszła? Powieszę jej sukienkę na klamce. O, Igor był, przyniósł mi sukienkę. Musiałam nie słyszeć, jak pukał. O, no teraz jest perfekcyjna. Igor jednak zna się na swoim fachu. Muszę zadzwonić i mu podziękować. Di. O, nie odbiera. Ja zadzwonię za chwilę. Myślę, że na pewno wpadną do mnie z Hanną wieczorem. Przyszykuję coś wspaniałego i wyśmienitego na tą okazję. Co by tu zrobić? Ciasto jeszcze mam? O, może przygotuję moje specjały, czyli marchewkowy i szpinakowy napój. Ale będą pyszne. O tak, ostatnio bardzo lubię robić smoothie. O, ale muszę zadzwonić do Igora i mu podziękować i zapytać, o której będą. Ding, ding. Halo, o, Igorze,
zadzwoniłaś. Już się bałam, że was nie ma w domu. Chciałam ci bardzo podziękować za sukienkę. Teraz jest idealno. O nie, tak, dziękuję, dziękuję. A powiedzcie, kochani, o której u mnie będziecie? Jak to? Nie przyjdziecie? Ojeju, to bardzo mi smutno. Rozumiem. No dobrze. To spotkamy się innym razem. Jeszcze raz dziękuję za sukienkę. Pa! O nie, tak mi przykro. A już się nastawiłam, że Igor z Hanną wpadną do mnie wieczorem. Ale idą do Szarych Króliczków. Ciekawe, czemu mnie nie zaprosili. Jeśli podobał wam się filmik, kliknijcie łapkę w górę. A jeśli chcecie wiedzieć o nowościach na kanale kochamzabawki.pl, naciśnijcie subskrybuj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Barbara i Ewa.